Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku pokażę w zasadzie według wielu graczy uważany za najlepszy czołg ciężki 8 tieru, czyli AMX-50-100. Jest to francuski czołg 8 tieru, ciężki, z magazynkiem, mobilny, bardzo przyjemny, tylko że miękki. A gracz, który właśnie pokaże wam, jak można zrobić bardzo dobre obrażenia na tym czołgu, to Venlock. Cześć! Witam serdecznie. Zazwyczaj się pytam, właśnie zadaję takie głupie pytanie o te niki. Wiem, że to nie jest w ogóle potrzebne do niczego, ale czemu Venlock i co to w ogóle oznacza Venlock? Co, właściwie to nie pamiętam, bo używam tego niku jakieś 10 lat, jeszcze jak grałem w browserówki. I w sumie nie pamiętam, no nie wiem skąd to wziąłem, mam taki, wiem, że jest na tyle rzadki, że jeszcze w żadnej grze nie musiałem żadnych liczb dodawać, także jest wygodny. Tak jest. Red Trial, bitwa spotkaniowa, czyli jeden kap na środku. I jaki miałeś plan na tą bitwę, co chciałeś zrobić? No w sumie to była moja pierwsza bitwa na tej trochę zmienionej mapie i nie wiedziałem, co tutaj do końca zrobić, mówię, a pojadę po prostu na pierwszą linię i zobaczę, co będzie. Tu początek od razu widzimy, polski gracz już się pokazał z niedobrej strony, zaczął wyzywać i tak dalej, ale to trudno. Nie o to chodzi w tej powtórce, tylko o ten czołg, czyli AMX-50-100. Czy twoim zdaniem, czy ty też uważasz ten czołg za najlepszą ósemkę wśród ciężkich czołgów? No, tak na równi. No, ciężko mi powiedzieć, jest na pewno inny od wszystkich, o. Największy potencjał na damage ma, niewątpliwie, nie da się go pobić, jeśli chodzi o to. Ale są inne też czołgi, też przyjemne, też dobrze się gra. Na przykład mnie T-32 dobrze się kiedyś grało. Niby rzuciło cię na dyszki, ale tych dyszek w zasadzie jest tylko, można powiedzieć, jedna sztuka plus arta. No i dwie twarde dziewiątki, które właśnie za tym kamieniem się czają. Za bardzo nie chciałeś na początku wyjeżdżać, czekałeś... Aż strzeli ten M103. I tu ciekawostka, czyli jest pod takim kątem, że ty... Można powiedzieć, teraz go masz na auto-aimie. Cały czas na auto-aimie, gąska schodziła. Bez problemu go przebijałeś. M103 właśnie to pierwsze kółeczko. W ogóle amerykańskie czołgi ciężkie tak mają, że pod lekkim kątem w pierwsze kółeczko wchodzi damage, robicie obrażenia, czyli warto taką E3 na przykład złapać na pierwszym kółeczku i robić obrażenia. No i co, na razie plan jest taki, że spokojnie, uważnie, bo w zasadzie tak się gra tym czołgiem, czyli od przeładowania do przeładowania, bo tutaj pancerz jest znikomy. Ja to mówię, że trzeba korzystać z pancerza, tylko że sojuszników. Jeżeli chodzi o działo, to jest 100-mm działo, jak widać, z bardzo dobrą penetracją, 232 oraz obrażeniami 300. Jest tych pocisków 6 w magazynku, przeładunek jest poniżej 50 sekund, tam w okolicach 45 sekund. Czyli z jednego magazynka możemy zrobić obrażenie 6 razy 1800, tak jest. Auto-aim cały czas, niestety. No ale akurat tak te czołgi stały, czyli V-ka bokiem, mięciutki boczek, to wystarczy auto-aim. No i wtedy M103 pod kątem również, ale no ja też za dużo tego auto-aima używam, ale jak widać czasami się przydaje, nie? Już jak przy dużej dynamice czasami po prostu trzeba. Jakbyś miał ocenić ten czołg, bo ja wiem, że już masz AMX-a 50B, również chyba lubisz grać tym czołgiem, ale jakbyś ocenił, jakie ten czołg ma główne zalety i wady? No przede wszystkim no to, że jest mobilny i ma ten magazynek. Pancerz nie ma znaczenia w nim, to wiadomo. No. To nie o to chodzi, tutaj chodzi, żeby wyjechać, ładować magazyn. Tylko problemem dla mnie jest ten długi czas przeładowania, bo zdarzało mi się, że między jednym a drugim przeładowaniem bitwa mi się kończyła. I to trochę boli, bo wyładowałem jeden magazynek,
A team był tak dobry, że zanim drugi załadowałem, było po bitwie. Red Shine się trochę, mapa zmieniła. Teraz w okolicach E1, F1 jest taki jakiś zamek, ja tam w ogóle nie jeździłem. Czy ta zmiana właśnie tej mapy powoduje, że inaczej w tej chwili się jeździ na tej mapie, czy w zasadzie tak samo jak kiedyś, czyli na tą mordownię, za kamyczki? Czy w tej chwili większość ciężkich czołgów, jak widać teraz, przeciwnicy stoją właśnie tam za tym zameczkiem, nie? A bo chcą pozwiedzać, powiem ci tak szczerze, teraz już wszyscy wrócili na Mordor. Aha. No to było zaraz po, nie wiem, niedługo patch wszedł i ja wszedłem. Ludzie cały czas jeździli na zamek. A teraz już na... Mordor jest na pewno lepszy. To jest moim zdaniem na 100%. A ten zamek, nie widziałem go jeszcze, nie jechałem. No właśnie też tam nie byłem. Tak właśnie zadałem to pytanie, myśląc, że może już tam jeździłeś na ten zamek. Nie, już kilka razy grałem na tej mapie i cały czas robię to samo, jadę na Mordor. Nawet ma MX-y. W starym Red Shine jeździłem normalnie na górkę i snajpiłem w pierwszej części bitwy. A teraz zacząłem grać po prostu w pierwszej linii jak Heavik. 1400 HP, no nie za dużo. Na siódmych tierach Tiger 1500, Oni ma 1550, no tutaj 1400. Powoduje, że w zasadzie tym czołgiem trzeba grać bardzo ostrożnie, czyli jak twoim zdaniem grać tym czołgiem, żeby robić skuteczne bitwy? No chyba nie do końca tak jak tutaj gram. Jednak powinno się troszeczkę w drugiej linii pograć. Tutaj w tym momencie nawet pozwalam sobie przyjąć trochę, bo miałem tą pulę. A chciałem wsadzić trochę więcej, więc pozwoliłem mu sobie strzelić do siebie dwa razy. Mhm. A zerkałeś już na te obrażenia, bo... Nie. Ja dopiero na koniec będzie filmiku, że jak się skapnąłem, że zrobiłem tyle, nie? Bo już masz ponad 6000 obrażeń. To jest jak na czołg 8 tieru. No już naprawdę wynik godny pokazania. A tu jeszcze nie ma końca bitwy. Tylko tych killi nie za dużo, nie? A to ja uważam, że to przez tą misję na WZ-a. Wszyscy polują na fragi. Aha. Bo ciężej je zrobić niż damage. A ty robisz tą misję na WZ-kę? Robię już. Mam większość zrobioną. Okej, czyli sytuacja taka, że w zasadzie no jest wyrównana bitwa. Połowę przeciwników z jednej i z drugiej strony. Tam jeszcze IS-4 bodajże to jest, tak? 7. IS-7. I resztę ósemek już nie ma artylerii, więc dosyć już taka sytuacja opanowana. Ale no 520 HP to nie za dużo, więc nadal delikatnie, ostrożnie się gra. Ja w ogóle uważam, że polecam każdemu mieć ten czołg i nauczyć się grać tym czołgiem, bo właśnie gra na tym czołgu wiele uczy, tak mi się wydaje. Później jak się wróci na tego ISA-3, to się gra już ostrożniej i skuteczniej, tak mi się wydaje. O wiele. Czołgi ogólnie bez pancerza uczą gry takiej ostrożniejszej, wymagającej pomyślunku, żeby nie stracić tego HP, żeby mieć je na później, żeby przyjąć coś, tak jak tutaj miałem, na koniec miałem okazję poprzyjmować kilka pocisków. No i IS-7. I ostatnia pestka. No i w zasadzie to chyba tyle, co w tej bitwie zrobiłeś. I napisał, i zauważyłeś chyba teraz. No właśnie, teraz zauważyłem, że zrobiłem tyle, nie? No przydałby się jeszcze specjalista, no szkoda, ale no, niestety przeładowanie... No, za długie. Tak jak mówiłeś, jeszcze tu mogłem zginąć. Tak jest, tak jest. Przeładunek ponad 45 sekund, no powoduje, że już teraz tylko możesz obserwować to, co robi drużyna. No już nic więcej nie zrobiłeś, szkoda, bo mogło być jeszcze o wiele, wiele lepiej, ale tak i tak ta bitwa, można powiedzieć, jest jedna z lepszych, jeżeli chodzi o obrażenia na tym czołgu, bo tutaj medali za dużo nie zrobiłeś, wsparcie, high caliber, oczywiście as pancerny, ale 7500 obrażeń, no naprawdę
na tym czołgu to jest bardzo, bardzo dobry wynik i no, jeden z lepszych wykonany, który możecie zobaczyć na Wody Replace. Exp 1820, czyli 28 strzałów, 27 z penetracją, czyli ten auto-aim czasami jest skuteczny. Nie, nie zdradził mnie w tej bitwie. Tak jest, tak jest. No i zarobiłbyś 57 tysięcy, gdybyś grał z premką, ale nie grasz. No to w zasadzie tyle. Oczywiście, jeżeli byś chciał może kogoś pozdrowić na koniec, to wal śmiało. A jasne. No, chcę pozdrowić moich kumpli, z którymi czasami gram w WOTA, no i pogratulować Deadowi pierwszego pula. Drugiego! Drugiego? No, nie ojej. Oglądałeś? Ojej, myślałem, że to był pierwszy. Nie, 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 pierwszy zrobił na OI Experimental. O, to oglądałem właśnie. A teraz zrobił drugi pull na ONI, na siódmym tierze. No to już nic nie będzie takie samo. To nic, dziękujemy i oczywiście zapraszamy do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia.